Firma Rekord Systemy Informatyczne to producent oprogramowania komputerowego. Nasze oprogramowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych i tutaj mamy nazwę Rekord ERP, jeśli chodzi o pakiet tego oprogramowania. Drugi segment oprogramowania, którym się zajmujemy, to oprogramowanie dla administracji samorządowej, pakiet programów Ratusz. Firma nasza w sposób znaczący angażuje się w działalność prospołeczną. Prowadzimy własny klub sportowy, jednocześnie wybudowaną z własnych środków szkołę mistrzostwa sportowego, czyli nie tylko w biznesie staramy się grać fair. Bardzo ważna jest kwestia wzajemnego zaufania. Jest to współpraca na wiele lat. Dlatego te nagrody, a w szczególności statuetka przedsiębiorstwa Fair Play, ma tak duże znaczenie. To już 16 lat uczestniczymy w tym programie i to, co warto zaznaczyć, to, co trzymam w tej chwili przed sobą, to jest główna nagroda w tym konkursie. Takich nagród w całej Polsce jest jedynie 15. W województwie śląskim, które reprezentuję, to jest jedyna taka nagroda. A warto w tym momencie powiedzieć, że Rekord już po raz czwarty uzyskał tę główną nagrodę w konkursie przedsiębiorstwa Fair Play. Można powiedzieć, że jest to rekordowy wyczyn, z którego ja jako prezes firmy razem z pracownikami jestem po prostu dumny i myślę, że będzie to procentowało również na przyszłość. W trakcie dzisiejszej podniosłej uroczystości rozdawania nagród dla przedsiębiorców, którzy w znaczący sposób zaznaczyli się, jeśli chodzi o prowadzenie firmy w sposób fair play, naszły mnie dwie takie refleksje. Pierwsza to to, że firmy są z całego kraju. W tym taka uwaga, że z okolic Warszawy jednak znacząco mniej niż innych. A druga, jeszcze ważniejsza uwaga to taka, że są to przede wszystkim firmy polskie, o polskim kapitale. Firmy małe, średnie. Tu specjalnie nie ma znaczących dużych korporacji zachodnich i myślę, że takie stwierdzenie, że polskie średnie i małe firmy grają fair play, jest warte zaznaczenia.